Kochani, moim szczęściem jest być blisko Boga. Moim szczęściem jest to, że Bóg zamieszkał w moim sercu, dlatego że aktem swojej woli zawołałam do Niego. Jezu, potrzebuję Ciebie. Jezu, pragnę Ciebie. I On przyszedł i On zamieszkał w moim sercu. Ja uczyniłam Go Panem swojego życia. I moim szczęściem jest to, że ja każdego dnia żyję z Nim. Żyję z Nim, bo ja i Jezus jedno jesteśmy. Ja i Jezus jesteśmy jedno. I czy Ty możesz tak samo powiedzieć, że Bóg jest dla Ciebie wszystkim, że On jest dla Ciebie wszystkim? Czy Ty tylko mówisz, wierzę w Boga? Demony również wierzą i drżą. Nie wystarczy sama wiara w istnienie Boga. Bóg jest Bogiem zazdrosnym i nie odda swojej chwały nikomu. On pragnie Ci, abyś Ty całym sercem do Niego przylgnął. Jedyne przykazanie to jest przykazanie miłości, aby miłować Boga całym sercem swoim, ze wszystkich sił swoich i z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Musisz pokochać siebie, wtedy będziesz mógł pokochać bliźniego. Nie możesz powiedzieć, że kochasz Boga, którego nie widzisz, jeśli nie kochasz siebie i nie kochasz bliźniego, którego widzisz. A nie możesz pokochać, jeśli nie masz tego Boga w swoim sercu, bo On Ci daje łaskę do kochania. On Ci ją daje. Ja dziękuję. Dziękuję temu Bogu, że przyszedł na świat w postaci Jezusa Chrystusa. Umarł za mnie. Wziął wszystkie grzechy na krzyż Golgoty, które należały się, tą karę, która należała się mi, została na Jezusa dana, abym ja teraz mogła żyć, abym mogła żyć życiem wiecznym. Kochani, głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. Może jesteś ten głupi, który mówi, nie ma Boga, a ja Ci mówię, że ten Bóg jest. Ja jestem tu żywym świadectwem tego. Przed chwilą ktoś powiedział, jest zimno. Posłuchałbym, ale jest zimno. A ja, mimo tego, że jest zimno, stoję i Wam mówię, dlatego, że ja się nie wstydzę tego Jezusa, dlatego, że On jest Panem mojego życia, dlatego, że ja wiem, o kim mówię. Ja nie mówię o Bogu z obrazka. Ja nie mówię o Bogu, który jest daleko. Ja mówię o Bogu, który jest w moim sercu, który jest blisko, którego doświadczam każdego dnia, bo On jest ze mną. Ja mówię o Bogu cudów, który uzdrawia, który uwalnia. I Ty możesz dzisiaj mieć tak samo. Aktem swojej woli Ty podejmujesz decyzję, czy chcesz poznać takiego Boga. Bo jeśli Go nie znasz, to nie wiesz, o czym mówimy. Ale możesz do Niego dzisiaj zawołać. Możesz powiedzieć, Jezu, ja pragnę Ciebie. Tak jak oni mówią, ja też chcę Ciebie poznać. Ja też chcę Ciebie doświadczyć. Ja Ci gwarantuję, że jak Ty do Niego sercem zawołasz, sercem, bo Bóg patrzy na serce. Bóg nie patrzy na to, co patrzą ludzie, ale Bóg patrzy na Twoje serce. Jeśli sercem do Niego zawołasz, ja Ci gwarantuję, że On dzisiaj jeszcze do Ciebie przyjdzie. Nie zatwardzaj swojego serca. Nie zatwardzaj swojego serca na tą Ewangelię, bo my Ci dzisiaj głosimy pełną Ewangelię. Może Ci nigdy w życiu nie była głoszona, ale jesteśmy tutaj po to, aby w miejsce Chrystusa poselstwo sprawować. On powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Więc jesteśmy tutaj i głosimy tą Ewangelię. I Ty nie zatwardzaj swojego serca. Możesz mieć dzisiaj tak samo. Możesz mieć tak samo. Możesz dzisiaj być już dzieckiem Bożym. Możesz już być dzisiaj obywatelem nieba, ale to jest Twoja decyzja. Tak jak ja kiedyś zdecydowałam, tak jak ja kiedyś zawołałam, tak Ty tak samo możesz, tak samo możesz mieć, ale możesz dzisiaj Go odrzucić. Ty wybierasz, Ty dokonujesz wyboru. Jesteśmy tutaj ze względu na Was. Nie jesteśmy tutaj dla własnej wygody. Nie jesteśmy tutaj dla promowania siebie, ale jesteśmy tutaj, aby wypromować Jezusa Chrystusa jako jedyną drogę, prawdę i życie. Jako jedyne rozwiązanie, aby dostać się do nieba. Jako jedyne rozwiązanie do życia wiecznego. Tylko Jezus Chrystus. Tylko Jezus Chrystus może Cię dzisiaj uratować.
uratować, bo Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby świat uratować, aby świat uratować. Ale jak postanowione jest ludziom, raz są rzecz, a potem sąd. Może dzisiaj wydaje ci się, że nie potrzebujesz tego Jezusa. Może dzisiaj ci się wydaje, że nie masz na to czasu, ale zastanów się i sobie przemyśl to i rozważ to, czy to, co my mówimy, jest tutaj prawdą. Sięgnij po Słowo Boże, sięgnij po Biblię, sięgnij, tam jest prawda, prawda jedyna. Słowa Jezusa Chrystusa z Nazaretu, to jest jedyna prawda. Ja Ciebie dzisiaj zachęcam do tego, abyś w swoim sercu otworzył swoje serce, aby tam w tym sercu powstał głód poznania Pana, bo Ty nie znasz prawdziwego i żywego Boga, tak jak ja kiedyś nie znałam, tak jak ja kiedyś myślałam, że ten Bóg jest daleko, że ten Bóg nie odpowiada, że ten Bóg nic nie może, że ja wołam, a On mnie nie słyszy, to ja Ci mówię, że On nie jest głuchy na Twoje wołanie, ale musisz się na nowo narodzić, żeby móc się z Bogiem jako duchem komunikować w duchu. Musisz się na nowo narodzić. Zachęcam Ciebie do tego, abyś nie bagatelizował dzisiaj tych słów, bo dzisiaj się do Ciebie przybliżyło Królestwo Boże. Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój. Królestwo Boże to jest pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Królestwo Boże zasadza się na mocy. Możesz dzisiaj doświadczyć mocy z krzyża Golgoty. Możesz dzisiaj doświadczyć mocy, która jest z nieba. Możesz dzisiaj jej doświadczyć, bo Bóg jest Bogiem cudów i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Możesz dzisiaj doświadczyć w swoim życiu cudu. Możesz zbagatelizować to, co mówimy. Możesz odwrócić się od tego, mówimy. Ale możesz to dzisiaj rozważyć w swoim sercu i możesz zawołać dzisiaj do tego Boga. Jezu, potrzebuję Ciebie. Jezu, przyjdź do mojego życia. Ja Ci gwarantuję, że On przyjdzie. Dziękuję.